Magazyn sportowy. Arkadiusz Błaszczyk, druga część magazynu sportowego w radiu dla Ciebie. Ze mną w studiu, przypominam, nasz stały ekspert Tomasz Sokołowski. Cześć Tomku, po przerwie. Kłaniam się. Druga część mocno piłkarska, a zaczniemy ją od wczorajszych meczów naszych pucharowiczów. Lech Poznań zagra w fazie grupowej Ligi Konferencji. W rewanżu z Dodląż wystarczył remis 1-1. Ta sztuka niestety nie udała się Rakowowi Częstochowa, który przegrał ze Slawią Praga po dogrywce 0-2. Od Rakowa, Tomek, chętnie bym zaczął. Szkoda Rakowa, bo dobrze się go oglądało przez całe te eliminacje, ale można powiedzieć, trochę sam sobie taki los zgotował. Mówię o tym meczu i też poprzednim, który powinien zakończyć się wyższym zwycięstwem. Tak, powiedziałeś, szkoda, kojarzy mi się to z samochodem, tak? Takiej pewnej marki, tak? Ciekawe jaki. Tak, no tak, to połowicznie, tak? Wiemy, że Lech awansował i łatwiejsze miał zadania, Slawia jednak postawiła trudne warunki. I patrząc na ten dwumecz, Arek, to tak troszeczkę przypominam sobie swoje granie w europejskich pucharach i no musiałeś zagrać dwa dobre mecze, Arek, ale do tego jeszcze dodam, że swoje sytuacje musiałeś wykorzystać. I tutaj mi w tym dwumeczu zabrakło, jak w pierwszym spotkaniu, gdzie no dali sobie Raków strzelić bramkę, ale też odpowiedzieli, wygrywają te spotkanie i mieli też ku temu, żeby jeszcze ten wynik podwyższyć i zabrakło mi w tym meczu rewanżowym, no żeby tą co najmniej jedną bramkę strzelić, no mieć troszeczkę takiego swobody, pewności, odebrać to przeciwnikowi, który jak strzelił bramkę, to poczuł to, że może coś zrobić i od tego momentu, no to już Slawia miała dużą przewagę, dużo sytuacji, dużo strzałów miała, gdzie Kowacewicz musiał się wykazać prawie po miesięcznym absencji w bramce i no i zabrakło koncentracji, sił w końcówce, żeby no dotrwać do karnych i tam to już była, jak to mówimy, zawsze jest loteria, te szczęście by wtedy mogło być inne. Tak, Raków o błysk szprychy przegrywa walkę o mistrzostwo, podobnie w europejskich pucharach, w walce o fazę grupową. Bardzo nam się ten projekt podoba, jeśli chodzi o Raków. No, życzymy wszystkiego dobrego i jeszcze takiego małego czegoś brakuje temu klubowi, ale jesteśmy pewni, że to dopiero początek tego, na co ich stać. Zanim przedstawię kolejnego naszego gościa, to jeszcze kończąc temat Tomku Pucharów. Cztery polskie kluby walczyły w tym roku o fazę grupową. Został nam jeden, to jest Lech Poznań po remisie w rewanżu z Dodląż. Może trzeba jakiś czwarty puchar zorganizować dla jeszcze słabszych ekip. Trochę zapytam złośliwie, ale tak to wygląda. Jeden klub awansował z czterech polskich i to po ciężkich bojach. Tak, Arek, to też pokazuje, że w Europie nie ma słabych drużyn. Też musisz mieć szczęśliwe losowanie, bo wiemy, że Lech grał w trzeciej rundzie, grał z Islandczykami, też miał swoje problemy. Teraz grał z Luksemburgiem, też miał swoje problemy i to pokazuje, jak polski futbol jest w tym momencie. Gdzieś tam też szczęście musisz mieć, ale umiejętnościami też się musisz obronić. Braków był bliziutko, tak? No wiadomo, Pogoń też trafiła na mocnego przeciwnika i także nic, wzmacniać kadrę chciałoby się, tak? Jeżeli te drużyny, które są i grają i zdobywają te miejsca w Ekstraklasie, czy w Lidze Mistrzów, czy właśnie Lidze Konferencji, czy coś więcej w przyszłości, zdobywają te punkty w rankingach, żeby później grać, być w tym momencie, no, ale wzmacniać musisz kadrę, tak? Musisz najpierw zainwestować, żeby później coś można było wyciągnąć. Skupmy się może na rozgrywkach ligowych, bo co roku te puchary wpędzają mnie w fatalny nastrój. Nie będzie to główny temat na szczęście naszej rozmowy, mówię o europejskich pucharach, bo rozmówcę to czeka w przyszłości. Oby, trzymam za to kciuki. Skoro wywołałeś, przedstawiam naszego gościa. W studiu w Płocku jest z nami dyrektor sportowy Wisły Płock, Paweł Magdoń. Kłaniamy się, panie Pawle. Witamy. Dzień dobry, witam wszystkich. To zapytamy w takim razie o wrażenia po meczach naszych pucharowiczów. Cztery kluby walczyły o fazę grupową, został tylko Lech po ciężkich bojach. Właśnie to gdzieś tam oddaje obraz naszej piłki w Europie? To znaczy ja może powiem tak, że bardzo ważnym jest to, żeby zdobywać punkty w każdym meczu, gdzie później ta punktacja powoduje to, że te nasze zespoły są rozstawione
bo zobaczmy Lech Poznań, gdzie miał tą drogę łatwiejszą i tak naprawdę zespół, który nie jest w dobrej formie, jest w grupie. A taki zespół jak Raków, co by nie powiedzieć, w sumie dzisiaj najlepszy w Polsce, nie jest w grupie i też nie był rozstawiony przed losowaniem. Także bardzo ważne są te takie mecze poszczególne z tymi zespołami, które muszą być wygrane, z tymi słabszymi, żeby później ta punktacja była lepsza i lepsze rozstawienie. A wygląda to ostatnio, umówmy się, tak sobie. Panie Pawle, Tomek powiedział, że w przyszłym roku być może wy będziecie mieć takie rzeczy na głowie. Tego życzymy na razie. Wisła, Płock, liderem tabeli. W ogóle generalnie Mazowsze rządzi po 6 kolejkach, bo drugi Radomiak, trzecia Legia Warszawa, więc piękna sprawa. 16 punktów na koncie po 6 meczach. Bilans goli 18-5. Jedyna niepokonana ekipa w Ekstraklasie. Czy zakładał pan tak piorunujące otwarcie? No tak jak... Ciężko było chyba zakładać takie otwarcie. Ciężko było gdzieś tam zakładać, że po 6 kolejkach będziemy na pierwszym miejscu, ale jak patrzę sobie na nasze przygotowania, na to jak szybko nam się udało kadrę skompletować, to uważam, że jesteśmy w dobrym miejscu i też to było dobrze przygotowane. Trener miał komfort pracy od razu z wszystkimi zawodnikami i to było kluczowe na początku sezonu. 16 punktów w 6 meczach. Gdybyśmy mieli szukać lepszej inauguracji, trzeba by sięgnąć do sezonu 2009-2010. Wtedy 18 punktów zgromadziła Wisła Kraków. To w czym opatruje pan tak dobrego wejścia w sezon, oprócz tego szybkiego skompletowania kadry, bo to zdecydowanie była jedna z kluczowych rzeczy. Znaczy na pewno to, że można powiedzieć, że dzisiaj nasi zawodnicy są w dobrej formie. Nie mamy słabych punktów w zespole. Gdzieś tam każdy osiągnął dobry swój poziom i jako zespół wyglądamy bardzo dobrze. Pawle, czy patrząc na wasze dokonania, tak sobie teraz patrzę, że Wolski piorunujący ma start, Dawo wskoczył do składu, ale tutaj mi brakuje dziewiątki, która by też, wiadomo, że się rozkłada na poszczególnych zawodników. Czy tutaj trener, czy patrząc jako dyrektor sportowy, nie oczekuje, żeby wasza dziewiątka tutaj no, też dostarczała bramek, bo do tego ona jest. Czy to nie będzie to nie jest problem, jak inni strzelają? To znaczy dla nas ważne jest to, żeby też ta dziewiątka wypracowywała sytuację, że niekoniecznie musi tę sytuację kończyć. Jeżeli mamy Rafała w dobrej formie, Dawo, który dobrze wprowadził się w sezon, Krystiana Walo, który naprawdę ma super liczby, także tutaj też pamiętajmy, że ta dziewiątka też wypracowuje tę sytuację tym chłopakom. No, a czy patrząc na to, jest Kolar, jest Sekulski, Kolar dwa razy wchodzi z ławki, strzela bramki, oczywiście, to też się daje mu szansę, żeby zagrał od początku. Czy to nie, znaczy jak wiesz, jak inni strzelają, tak jak już powiedziałeś, to nie jest wtedy problem, prawda? Jak dobrze reszta funkcjonuje. Ja też tak uważam, że to jest tak, że najważniejsze wiadomo, że zespół wygrał, żeby nieważne kto strzeli bramkę. Ale chodzi o to, żeby ten tercet bardzo dobrze funkcjonował na boisku i to, czy strzeli bramkę Wolski, czy strzeli Dawo, tak naprawdę nie ma znaczenia, a pewnie za chwilę strzeli tą bramkę Sekulski i Kolar i pewnie jeszcze Lewandowski. Mhm. To a propos tej bramkostrzelności, panie Pawle, Wisły, to no ja lubię statystyki, więc jeszcze jedno przytoczę. 18 goli to na tym etapie najlepszy wynik w Ekstraklasie od 18 lat. Jeśli chodzi o klasyfikację strzelców na czele, dwaj właśnie wspomniani piłkarze Wisły, Płock, Dawo i Rafał Wolski po 5 goli. O tego pierwszego chciałem zapytać, no jest pan dyrektorem sportowym, to chciałem podpytać o kulisy transferu tego piłkarza sprowadzonego no właśnie na zasadzie wolnego jako wolnego zawodnika, wolnego transferu. Jakie były kulisy, jak się wypatruje taki piłkarzy, którzy potem no, odpalają? Na początku wiadomo, przegląda się internet, przegląda się Instat, Y-Scout, to są te nasze narzędzia do pracy. Obserwowaliśmy tą ligę, trzecią ligę hiszpańską, jest tam dużo, dużo fajnych piłkarzy. Akurat wpadł nam w oko Hiszpan Dawo. Już rok temu złożyliśmy mu ofertę, niestety jej nie przyjął. Dopiero teraz udało nam się to dopiąć. Cieszymy się, że jest z nami i mam nadzieję, że będzie tak cały czas potwierdzał to, że jest dobrym piłkarzem. To może być gwiazda tego sezonu w Ekstraklasie? Jak pan ocenia?
Znaczy widać, że to jest piłkarz, któremu zależy na tym, żeby się pokazać. Bardzo dobrze wszedł w zespół, poznał chłopaków, pasuje mu tutaj nasz zespół, nasza kultura, nasi kibice, którym jest zachwycony. Gdzieś tam ta praca ze sztabem szkoleniowym też mu odpowiada. Wpasował się fajnie w zespół, też chłopaki go obdarzyli zaufaniem i to jest klucz do tego, że tak wygląda Dawo i też inni nasi piłkarze. Czy to łatwiej, znaczy teraz po takim transferze, że będziecie ewentualnie wypatrywać, czy to druga liga hiszpańska, czy to trzecia liga hiszpańska? Bo to nie jest pierwszy zawodnik właśnie tutaj z trzeciej ligi, który no właśnie robi różnicę na naszych boiskach. To znaczy, no zwracamy uwagę na różne rynki. To też nie jest tak, że patrzymy tylko na Hiszpanię. Też zwróciliście uwagę, że Capuadi dobrze wygląda. Bardzo jest dobrze. To Francuz, bardzo dobrze. Jest to Francuz, który gdzieś tam miał swoje problemy. Wiedzieliśmy, że to będzie zawodnik do odbywania. Nie sądziliśmy, że nastąpi to tak szybko. Tak samo Martin Szulek, który też dobrze się wprowadził w nasz zespół. Za chwilę pewnie też dostanie szansę od trenera. Jest Michał Mokrzycki, zawodnik sprowadzony z drugiej ligi. Także jak widzicie, to są rynki, które... Różne rynki. To nie jest tak, że patrzymy na konkretny kierunek, tylko bardziej nam chodzi o profil piłkarza. Pawle, czy ostatnio się pojawiła w mediach propozycja dla waszego środkowego obrońcy Damiana Michalskiego? Czy to jest tak, że no, możecie się go pozbyć? Jak będzie dobra, lukratywna propozycja za niego? To znaczy potwierdzam to, że jest oferta z jednego klubu. W tym momencie jej nie przyjęliśmy, ale rozmowy cały czas trwają i dużo się może wydarzyć do końca okienka. To jest kwestia bardziej finansowa, czy bo ja mam takie spostrzeżenie, że o coś możecie w tym sezonie takiego zawalczyć. Czyli czy jak na przykład ta propozycja finansowa będzie dla was odpowiednia, powiedzmy, a no właśnie Damian się zgodził, bo tam bodajże była to spadkowiec z Bundesligi, jeżeli to jest prawda, tak? Jeżeli ty możesz nam to potwierdzić, który tam teraz jest gdzieś w okolicy 15 miejsca w drugiej Bundeslidze. Jeżeli dla was będzie satysfakcjonująca, to ten transfer może pod koniec właśnie sierpnia się jakby sfinalizować? Na początek potwierdza ten właśnie kierunek. Tak, mogę potwierdzić ten kierunek, że to jest spadkowicz zespołu Bundesligi. Czy kluczem są finanse? No wiadomo, zawsze chodzi o finanse, co ja tu będę mówił, że... Damian właśnie podpisał kontrakt bodajże na początku tego roku. Czy on po prostu też jest zainteresowany? Bo to jeżeli prowadzone są rozmowy, to znaczy, że Damian jest zainteresowany. Znaczy nam zależało na tym, żeby Damiana zatrzymać na dłużej. Wiadomo, że łatwiej się prowadzi rozmowy, jak mamy kontrakt długi, niż tak jakbyśmy mieli powiedzmy rok do zakończenia kontraktu, dlatego chcieliśmy tutaj szybko gdzieś przedłużyć umowę z Damianem. Ale dobrze wiem, jak to jest w piłce, jeżeli pojawi się jakaś dobra oferta dla zawodnika, dla klubu przede wszystkim, no to my nie jesteśmy klubem, który będzie zatrzymywał na siłę zawodników i wiadomo, że chcemy grać o najwyższe cele, ale czasem przyjdzie moment, że będziemy musieli zawodnika sprzedać. Czyli to jest, można powiedzieć tak, sprawa rozwojowa i temat otwarty. Myślę, że po weekendzie wszystko się wyjaśni. Po weekendzie wszystko się wyjaśni. A jeśli chodzi o Rafała Wolskiego, czytamy, że może też niedługo, może opuścić Wisłę Płock. Jak informuje m.in. Interia, zainteresowany jest Sivaspor turecki. Czy też może pan to potwierdzić, że to zainteresowanie faktycznie jest takie poważne i może tak być? To znaczy, ja mogę potwierdzić, że zainteresowanie naszymi piłkarzami jest spore. No, zapytania są nie tylko Rafała, są też o innych piłkarzy, ale też mogę powiedzieć, że nas też nie interesuje wyprzedaż zespołu. Tutaj jeżeli odejdzie, to pewnie odejdzie jeden piłkarz. My nie możemy sobie pozwolić w tym momencie szczególnie na osłabienie naszej kadry. Mhm. A jemu teraz jest bliżej czy dalej do Płocka? Na jakim etapie są to zainteresowania? Może tak, jak na ile poważne jest? Ja myślę, że w przyszłym, do końca tej rundy na pewno zobaczymy Rafała w naszym zespole. Jeśli chodzi o piłkarzy, którzy teoretycznie mogą w tym momencie odejść z Wisły, pan już gdzieś tam w głowie ma ewentualne zastępstwo dla tych piłkarzy? No tak. Wiadomo, że rozmawiamy z trenerem, ze sztabem o tym, że jeżeli ktoś odejdzie, to za chwilę ktoś musi przyjść.
Tak też była, taka sytuacja była z Damianem Rasakiem, bo też zakładaliśmy, że Damian może odejść od nas. Jest Michał Mokrzycki dzisiaj, który cały czas pracuje i jest blisko, żeby zastąpić Damiana, choć Damian, wiadomo, jest jeszcze z nami i bardzo dobrze wygląda, więc na ten moment też nie mówimy o transferze, ale też mamy przygotowanego już piłkarza. Co do kolejnych, no to też wiadomo, mamy jakieś swoje typy, pracujemy, obserwujemy i na pewno jak ktoś odejdzie, to pewnie za chwilę ktoś przyjdzie. W przypadku Rafała Wolskiego to też nie możemy nie zapytać o tę sprawę, która poruszyła całe środowisko w tym tygodniu. Piłkarz został prawomocnie skazany za prowadzenie samochodu po pijanemu. Znamy oświadczenie klubu, znamy oświadczenie piłkarza. Też chciałem pana zapytać, jak pan na to całe wydarzenie zareagował jako dyrektor sportowy? No wiadomo, to była sytuacja bardzo nieprzyjemna, na pewno niedopuszczalna, jeżeli chodzi o klub sportowy i samego zawodnika. Jak powiedzieliście, Rafał został ukarany przez sąd, przez klub i sprawa została zakończona. Mhm. Zapytam jako dyrektora sportowego, bo pan też zajmuje się transferami. Jak takie wydarzenie realnie może wpłynąć na zainteresowanie innych klubów, na przykład tego, o którym wspomnieliśmy? No ja powiedzmy na miejscu przykładowego Sivasspor dwa razy bym się zastanowił w takiej sytuacji. Jak pan ocenia, czy na ile realny to może mieć wpływ? No mogę tylko powiedzieć, że po tej informacji no też są zapytania, także ciężko mi jest powiedzieć, jak to wpłynie, jak inne kluby postrzegają tą sytuację, czy oni wiedzą, czy nie. Mogę tylko powiedzieć, że po tej sytuacji też były zapytania o Rafała. Tak, takie stało się to wszystko w sytuacji, kiedy Wisła jest w centrum uwagi, na fali, i to w takim właściwie tylko pozytywnym aspekcie. Lider Ekstraklasy, też świetną robotę wykonujecie w mediach społecznościowych, taki pozytywna aura wokół tego klubu i trochę taka właśnie wydarzenie, które zburzyło troszeczkę to wszystko. Tak do tego można podchodzić. No. Można tak powiedzieć, ale to my skupiamy się na codziennej pracy, na przygotowaniu zespołu do meczu z Widzewem, do kolejnych meczów. Także tutaj myślimy tylko o swojej pracy i o tym, żeby jak najlepiej przygotować się do meczu. Taki tercet, który pokazał się z takiej dobrej strony właśnie w Wiśle Płoc, był właśnie jednym z tych trójki zawodników oprócz Furmana, Wolskiego. Był Mateusz Szwoch. Wiemy, że w meczu z Lechem uległ kontuzji i jest już gotowy do gry? Tak, Mateusz już z nami trenuje. Nie wiem, czy teraz pojedzie jeszcze na mecz z Widzewem, ale myślę, że na mecz pucharowy będzie gotowy. Także tak, mam nadzieję, że też na mecz z Górnikiem. Przed wami teraz, jak pan wspomniał, mecz z Widzewem Łódź, rywale na miejscu 10. Wisła jedzie tam jako pewniak, murowany faworyt. Jak pan do tego podchodzi? Bo w tabeli przepaść jak spora. Teraz się patrzy na Wisłę Płock, jak ona gra u siebie, czy gra na wyjazdach? Jak pan No nie musicie się nikogo bać się w tym momencie, patrząc po wynikach. To znaczy, czy bać czy nie, na pewno się nikogo nie boimy. To nie chodzi o to, że się kogoś boimy. Podchodzimy z szacunkiem, respektem do każdego przeciwnika. A jak przeciwnik do was podchodzi? To znaczy, nie, ja powiem trochę inaczej. Ważne jest to, jak my chcemy zagrać mecz, że my chcemy mecz rozegrać na naszych zasadach. I to jest istotne. Wiadomo, przeciwnik ma swój plan na mecz, ale my się skupiamy głównie na sobie i na tym, żeby rozegrać ten mecz tak, jak my chcemy. Tak, ale Pawle, czy ten, no właśnie, ale już masz jakieś spojrzenie, jak gra, żeście dobrze zaczęli, średnia 3 bramki na mecz. Czy to czujesz już, czy już widać troszeczkę po przeciwniku, że jest respekt do Wisły Płock? Czy to jeszcze za wcześnie? Znaczy ja powiem tak, patrzyłem na mecz z Pogonią Szczecin i ten mecz nam się nie układał. Powiedzmy, nie byliśmy zespołem dominującym. A z jakiego powodu, ale... jak ty to na to patrzysz? Masz jakieś tam swoje przemyślenia? To znaczy, no, Pogoń Szczecin jest bardzo dobrym zespołem, tak? Ten zespół jest zbudowany przez dłuższy okres czasu, są tam bardzo dobrzy piłkarze. Ale co było kluczowe, to było to, że nasz zespół dążył do strzelenia bramki przez cały mecz. Także tutaj to było ważne. To pokazuje, jakie mamy morale i jak dobrze wyglądamy w tym sezonie.
bo jednym z wywiadów właśnie chyba nawet po meczu Dominik Furman mówił, że za mało próbował grać do przodu. To też jest z drugiej strony, że przeciwnik może mu uniemożliwiał, że grał blisko Wisła, znaczy Pogoń grała blisko zawodników Wisły i to uniemożliwiało, ale patrząc na Dominika wziął to na siebie jakby, że stać go na więcej, że chce grać do przodu, a tutaj no, przeciwnik postawił duże warunki. To tak, ale też zwróćmy uwagę, że przeciwnik nie zaatakował nas bardzo, bardzo wysoko, gdzie Pogoń z reguły atakuje już przeciwnika na swojej połowie. Więc tutaj jakby też widać było, że Pogoń czuje respekt i mieli plan taki, żeby się wycofać. No wiadomo, w takim ataku pozycyjnym trudniej się gra i musimy gdzieś tam się bardziej przygotować na zespoły, które się wycofają. Jeśli chodzi o ten najbliższy mecz, to jedyne, może nie jedyne, jedna z tych nielicznych rzeczy, które przemawiają za rywalami, to tylko statystyka i bilans dotychczasowych spotkań. Okazuje się, że Widzew nigdy nie przegrał u siebie z Wisłą Płock. 6 zwycięstw, 1 remis. No chyba całkiem niezła motywacja, żeby ten kiepski bilans poprawić. Na pewno tak. No wiadomo, chcemy, tak jak powiedziałem, odegrać mecz na swoich warunkach. Będzie fajna publika, nasi kibice na pewno też dopiszą, bo wiem, że wybierają się na mecz. Także tutaj myślę, że staniemy na wysokości zadania i przełamiemy te statystyki. A jeszcze wracając do meczu z Pogonią, Pawle, ale takie mecze też pokazują jakby może charakter, może drużyny, może też przy ciężkich bojach się sprawdza drużyna, że dąży mimo trudności, mimo może słabszej gry, potrafi wyciągnąć z tego meczu. Akurat tu był remis, a w innych spotkaniach może no, coś więcej wyciągnąć. No właśnie dokładnie to, co powiedziałeś. To był największy plus tego meczu, że w momencie, kiedy nam się nie układa, przegrywamy, potrafimy dwa razy doprowadzić do remisu. A był taki moment jeszcze, że przy wyniku 1-1 trafiliśmy w poprzeczkę i mogliśmy prowadzić w tym meczu. Także tutaj widać, że drużyna jest mocna, zna swoją wartość i nawet, tak powiedziałeś, jak mecz się nie układa, to też potrafimy tego meczu nie przegrać, a nawet może wygrać w jakimś tam przypadku. Dyrektor sportowy już na pewno patrzy w przyszłość teraz, patrząc na drużynę po tych 6 kolejkach. I gdzie tu jeszcze widzisz, żeby ewentualnie, w której formacji widzisz, żeby wzmocnić zespół? Ja powiem tak, że najpierw musimy jeszcze zobaczyć innych zawodników, bo wiemy, że na razie gra powiedzmy 13, 14, 15 zawodników, ale jeszcze mamy w kadrze kilku piłkarzy, których chcemy pokazać, więc dopiero wtedy powiedzmy po 10, po całej rundzie będzie większy obraz naszej kadry. Ja jeszcze dwa krótkie pytania, panie Pawle. Czy możemy już zakładać, kiedy wróci do gry Kuba Rzeźniczak? Może w najbliższym meczu? Trzymam kciuki. Aczkolwiek patrząc na ostatnie kolejki, to trener ciężko, żeby zmieniał tutaj linię obrony. Znaczy patrząc na mecz z Pogonią, no to Kapłan jego trener zostawił w Płocku. Zagrał Anton Kriwoczuk. Jak pamiętamy, zagrał bardzo dobry mecz. Teraz wszedł Adam Chrzanowski w ostatnim meczu. No, trener stara się dać każdemu szansę, chce każdemu dać poczuć tej murawy, tej piłki. I wzmocnić rywalizację. Wzmocnić rywalizację, dokładnie. I też każdy zawodnik u nas dzisiaj wie, że jeżeli zagra słabsze spotkanie, może dwa spotkania, bo wiadomo, że po jednym nie można nikogo odsuwać, ale każdy dzisiaj zdaje sobie sprawę z tego, że jak będzie w słabszej dyspozycji, to za chwilę wyjdzie kolejny, który być może będzie w lepszej. Także ta rywalizacja jest na pewno spora. Tak, i jeszcze na koniec pytanie o ten potencjalny transfer do drugiej Bundesligi. Rozumiem, że finanse w tej kwestii to też jest oczywiście bardzo ważna sprawa. W tym momencie jaka kwota dla Wisły byłaby taka, powiedzmy, nie do odrzucenia? Minimalna. Czy jest? No właśnie. No wiadomo, że kwoty jakieś tam są, ale to już prezes pewnie by więcej powiedział. No nie mogę, wiadomo, nie mogę zdradzić kwoty. Damian naciska? Nie, to nie jest tak, że Damian naciska. No Damian gdzieś tam... A to jest jego drugi sezon. Jego drugi sezon dopiero, można powiedzieć, no Wiśle Płocki na tym poziomie. Czy to nie za wcześnie? Znaczy na pewno Damian dobrze się czuje w Płocku. Jak widać tutaj zbudował tą swoją odpowiednią dyspozycję, więc to też nie jest tak, że on na siłę musi dzisiaj odejść. Myślę, że jeżeli tutaj stwierdzimy sobie wszyscy wspólnie, że taki ruch zrobimy, to wtedy to nastąpi. Na razie
Koncentrujemy się na meczu Widzew-Wisła-Płock. To spotkanie jutro o godzinie 20 w Łodzi, a naszym gościem był dyrektor sportowy Wisły, Paweł Magdoń. Panie Pawle, kłaniamy się, dziękujemy za rozmowę. Dobrego meczu i kompletu punktów, żebyście przywieźli, tak, do Płocka. Zobaczymy, co się uda zrobić. Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. No, Wisła jest na fali, zobaczymy, jak daleko ją ta fala w tym sezonie zaniesie. Na razie wszyscy jesteśmy lekko zszokowani. Oby tak dalej. Tomasz Sokołowski, dzięki Tomku. Dzięki, dobrego dnia życzę Arkadiusz Państwu. Arkadiusz Błaszczyk, kłaniam się, dobrego weekendu.